Wyobraź sobie, że podejmujesz się jakiejś bardzo ważnej misji, na przykład masz niezwykle ważne stanowisko w jakiejś korporacji i ogromna odpowiedzialność na tobie ciąży. Zarazem wielkie perspektywy się przed tobą otwierają, ale okazuje się, żeby być jak najbardziej skutecznym, jak najlepiej wypełnić to zadanie, to trzeba wziąć takie jedno niechciane narzędzie i nie zlekceważyć go. Zapraszam cię do rozmyślania o tym, jakie wziąć narzędzie, jak je wykorzystać, by otworzyć się na Ducha Świętego. A tym narzędziem jest poczucie bezsilności. Zapraszam cię. Zacząłem trochę właśnie tak przez analogię o pracy. Oczywiście tutaj nie chodzi tylko o to, żeby sukcesy ludzkie odnosić, chociaż też. Każdy, kto odniósł wielki sukces życiowy, wie, że droga idzie przez poczucie bezsilności i wiele zakamarków życiowych, w których człowiek ma wrażenie, że no po prostu nie ma wyjścia i nie mam mocy na to, żeby cośkolwiek zmienić, co chciałbym zmienić. Trzeba się zgodzić na to, że droga do sukcesu jakiegokolwiek idzie przez poczucie niemocy, poczucie zagubienia, poczucie bezsilności. Tym bardziej ta zasada dotyczy właśnie życia duchowego. Jest taka scena w Starym Testamencie, w której wdowa ma fatalną sytuację, nie ma męża, nie ma kto jej utrzymywać, za chwilę może umrzeć z głodu i zwraca się do proroka o pomoc, do Elizeusza, a on jej mówi: co ty masz? No, oliwę mam. Aha, czyli to nie jest tak, że nic nie masz, masz tę oliwę. To napożyczaj od swoich sąsiadów puste naczynia na tę oliwę. Jak najwięcej pustych naczyń pozbieraj. Ona to rzeczywiście zrobiła. No i zwróciła się, co ona ma dalej robić? Ponalewaj tę oliwę, którą masz, do tych naczyń. W cudowny, nadprzyrodzony sposób okazało się, że tyle oliwy wypłynęło z baryłki, ile było tych pustych naczyń. Posłuchajcie. Kiedy naczynia się napełniły, rzekła do swego syna: przynieś mi jeszcze naczynie. Odpowiedział jej: już nie ma naczyń. Wtedy oliwa przestała płynąć. Poszła więc kobieta oznajmić mężowi Bożemu, który powiedział: idź, sprzedaj oliwę, zwróć twój dług, z reszty zaś żyj ty i twoi synowie. Sytuacja apostołów w Wieczerniku, oczekujących na Ducha Świętego, była podobna do tej sytuacji wdowy. Oni byli bezsilni wobec siebie. Oni bardzo mocno rozczarowali się sobą. Na wiele rzeczy nie mieli wpływu. Nawet zabarykadowali się z obawy przed Żydami w Wieczerniku. Dostali zadanie na górze Wniebowstąpienia, 10 dni przed zesłaniem Ducha Świętego. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię, a oni z lęku zabarykadowali się w Wieczerniku. Dobrze, że się modlili razem z Maryją tam. Dzięki temu właśnie zstąpił Duch Święty. Chciałbym ci podać pewną metodę, pewien sposób na to, żeby otworzyć się na Ducha Świętego. Proszę cię, byś dobrze przeżył swoje poczucie bezsilności wobec tego, co się dzieje wokół ciebie, wobec sytuacji społecznej, wobec siebie samego, swojego grzechu, grzechu innych, rodziny. Bardzo dużo w nas tego poczucia bezsilności. Chcielibyśmy, żeby ktoś coś zmienił, ale nie zmienia. Nie mamy na to wpływu, nie mamy mocy sprawczej. I właśnie wykorzystaj to narzędzie, które łatwo można zlekceważyć, łatwo można użalać się nad sobą, łatwo można z takim niepokojem krzyczeć do Pana Boga, nie słuchać Go, tylko krzyczeć do Niego: zmień coś, żebym ja miał siły. Tymczasem to poczucie bezsilności jest tym potężnym narzędziem, które otwiera nas na Ducha Świętego. Im więcej tego poczucia bezsilności, im więcej tych pustych naczyń, im więcej to wystawimy przed Pana Boga, im więcej tego nazbieramy w sobie, im do większej ilości tego poczucia bezsilności w nas się przyznamy, im bardziej poprosimy: Panie Boże, ja to Ci wszystko, co puste we mnie, wystawiam. Im więcej tego będzie,
Im bardziej będziesz bezsilny wobec sytuacji swojej, tym więcej oliwy Ducha Świętego możesz otrzymać. W pewnym momencie te puste naczynia mogą się skończyć. Więcej Ducha Świętego nie będzie. Tyle, ile wystawisz swojej bezsilności przed Bogiem, tyle Bóg cię wypełni. O ile ty pozwolisz się ogołocić, o tyle Duch Święty cię wypełni. O ile ty pozwolisz na to, żeby dopadło cię jakieś poczucie straty, zrobisz co w twojej mocy, żeby przezwyciężyć te różne trudności, ale spotkasz granicę i zgodzisz się na to, że więcej nie możesz, dalej już jest tylko niemoc moja, i im więcej takich sytuacji, tym więcej Ducha Świętego. Ktoś mógłby zadać pytanie, no ale no to co, no to życie polega na tym, żeby wciąż takim bezsilnym być, a nie lepiej sobie radzić w życiu? Jasne, że Pan Bóg też doda ci siły. Jasne, że Pan Bóg doda ci mocy. Jasne, że Pan Bóg da ci skuteczność działania, ale to będzie wyrastać, ta twoja skuteczność, na dobrze przeżytym poczuciu bezsilności. Innymi słowy, na dobrze przeżytym Wielkim Piątku, przygwożdżeniu, przybiciu do krzyża. Jak to dobrze przejdziesz, ten etap, to później Pan Bóg da ci zmartwychwstanie i moc Ducha Świętego, dzięki któremu będziesz szedł i będziesz miał świadomość, to nie moje, to nie moja moc. Ja sam z siebie jestem nędzny i nie mam siły, ale Boża moc we mnie potężnie działa. Dlaczego? Bo wystawiłem to, co bezsilność moją przed Bogiem i pozwoliłem, by On tam właśnie ponalewał tę oliwę Ducha Świętego. Tą pustkę, którą mam w sercu, pozwoliłem, by Bóg wypełnił. Nie pozwoliłem na to, by tę pustkę i bezsilność wypełniła pornografia, telewizja, internet, jedzenie, druga osoba, chora relacja. Pozwoliłem, by to naczynie we mnie dalej było puste. Nie zapchałem tym byle tego serca i tego pustego miejsca byle czym, ale przyszedłem na modlitwę. Pozmagałem się z przeciwnościami, z rozproszeniami, z buntem moim wewnętrznym, z tym, że nie czuję, że jest ciemno, że najchętniej to bym inaczej widział to wszystko, co wokół mnie się dzieje. Powinno być inaczej. To wszystko zaakceptowałem, to wszystko przyjąłem. Wystawiłem to puste naczynie przed Bogiem mojej bezsilności. Ponazbierałem tego, ile się da, tego poczucia bezsilności mojego. Poprzyznawałem się do Niego. Bóg w swojej opatrzności jeszcze pododawał mi różnych innych naczyń pustych. I w tym stanie pustki przyszedłem do Boga i cierpliwie pozwalałem, by Bóg napełniał moje serce. Cierpliwie pozwalałem na to, by Duch Święty, który często jest przedstawiany w symbolu oliwy, wypełnił mnie. Jak więc otworzyć się na zesłanie Ducha Świętego? Jak przeżyć twoje osobiste zielone świątki? Nie lekceważ tego narzędzia, potężnego narzędzia, które otwiera na Ducha Świętego poczucie bezsilności. Przeżyj je razem z Bogiem. Przeżyj je z wiarą. Nie przeżywaj je jako zachęty do byle jakości, do tego, żeby sobie odpuszczać. Jak Pan Jezus ci mówi, napełnij stągwie aż po brzegi, to je napełnij. Choćby było mało wody, to tam pójdź daleko i nazbieraj tej wody. A później, jak już będą napełnione przez ciebie te stągwie, puste stągwie, to Bóg przemieni wodę w wino, wyborne wino. Naleje do twojej duszy Ducha Świętego, jeżeli ty pozwolisz na taką logikę i takie etapy. Nie będziesz chciał od razu być silny, od razu wszystko zmienić, od razu, żeby wyglądało tak, jak ty chcesz, od razu zrezygnować z grzechu, od razu, żeby Pan Bóg mnie oczyścił, bo jestem niecierpliwy, bo przecież Pan Bóg chce, żeby to natychmiast się zmieniło. Niekoniecznie. Czasami dopuszcza poczucie bezsilności, byś otworzył się na Ducha Świętego. Błogosławię cię. Błogosławię cię z wielką nadzieją, że to Słowo pomoże ci w twoim poczuciu niemocy, że ono cię skłoni do tego, żebyś się przyznał, jak wiele masz w sobie niemocy. Jak wiele agresji w tobie właśnie wynika z tego poczucia bezsilności i ze złego sposobu przeżywania tej bezsilności. Jak wiele pustych naczyń, które mogłyby być napełnione Duchem Świętym, ty przemieniasz w raniącą strzałę, którą wypuszczasz w kierunku tych, którzy nie spełniają twoich oczekiwań. A te strzały raniące powinny się zmienić w puste, wystawione ręce. Panie Boże, napełnij. Panie Boże, wystawiam przed Tobą puste naczynie i ja nie wiem, co Ty zrobisz, ale liczę na Ciebie i ufam, że Ty sobie poradzisz.
i że Duch Święty stąpi na mnie, gdy ja nie będę zapełniał swojego serca grzechem i byle czym, ale czekam na Ciebie i modlę się, dopóki Ty nie zstąpisz. I trwam z Tobą w tej ciemności, w tej niemocy mojej, dopóki Ty nie zstąpisz. Sprzeciwiam się swoim uczuciom, które mnie oddalają od modlitwy, a skłaniają ku stworzeniu. Jestem z Tobą, dopóki Ty nie zadziałasz, nie wypełnisz mnie, Duchu Święty, a później wiele rzeczy dzięki Tobie, Duchu Święty, będzie kwitnąć. Błogosławię Cię, byś umiał przeżywać konstruktywnie swoje poczucie bezsilności, by ono nie prowadziło Cię do agresji, ale do miłości i do otwartości na Ducha Świętego. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jak Cię pociąga to słowo i chcesz więcej, to zapraszam Cię do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, do skorzystania z większej ilości materiałów. Mam nadzieję, że będziemy się modlić o 20:30 i będziesz korzystał z tego, w co wkładam serce, byś korzystał. Amen.